Panie marszałku, Wysoka Izbo, procedujemy rządowy projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Celem przedłożonego projektu jest zapewnienie zgodności prawa polskiego z przepisami międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej. Co piszą sami wnioskodawcy? Ich celem jest usystematyzowanie wszelkich kwestii dotyczących procedury kontroli zgodności, dostosowanie przepisów krajowych do regulacji o charakterze międzynarodowym, usprawnienie obrotu gospodarczego w odniesieniu do pojazdów z zamontowaną instalacją do zasilania gazem. Powyżej wskazane rozwiązania przynosi następujące efekty: zwiększenie zapotrzebowania na montaż instalacji przez niezależne zakłady montujące, zwiększenie liczby instalacji w zakresie homologacji i montażu, możliwość skutecznego monitorowania zmian na rynku paliw gazowych i metod doposażenia pojazdów we właściwe instalacje, jednolita interpretacja i stosowanie prawa. I celem projektu jest wyeliminowanie niewłaściwych praktyk polegających na wydawaniu wyciągów ze świadectwa homologacji przez nieuprawnione zakłady nienadzorowane przez właścicieli świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem posiadającego świadectwo homologacji na obecnych zasadach. Zastanówmy się, co z tego projektu będzie wynikało w praktyce. W ocenach skutków regulacji z jednej strony możemy przeczytać, że projekt zastąpi dotychczasowe przepisy znajdujące się w kilku różnych aktach prawnych. Z drugiej, i to ciekawe, możemy przeczytać także, że wdrożenie nowego systemu opłat, nawet jeśli jednostkowo, spowoduje nieznaczne wzrosty kosztów dla producentów pojazdów i części. Czyli po wprowadzeniu tej ustawy na pewno pojawią się nowe opłaty. Piszą państwo o nieznacznym wzroście kosztów dla producentów pojazdów i ich części, jednak tych nieznacznych wzrostów kosztów dla przedsiębiorców, pracowników i wszystkich Polaków mamy permanentnie od kilku lat. Więc jesteśmy przekonani, że w tym kierunku po prostu państwo jak zawsze pójdą, że na początku będą to nieznaczne, a potem jak zwykle coraz większe. Wypada dwa pytania konkretne zadać. Jak piszą branżowe pisma, czy nie doprowadzi to do uziemnienia 3,5 milionów kierowców, którzy jeżdżą obecnie samochodami na gaz? I czy to w drugiej kwestii urzędnik nie będzie decydował, jaka instalacja gazowa jest właściwa, a nie fachowiec, który dobierze instalację według swojego doświadczenia zawodowego i fachowej wiedzy? Czy nie zepsuje państwo tym sposobem sprawnie działający rynek? Patrząc przez pryzmat tego, że akceptujecie wszelkie kamienie milowe, które mają doprowadzić do właśnie całkowicie zlikwidowania rynku samochodów spalinowych. Przypominam, nowe opłaty na nowe samochody od 2024, opłaty na wszystkie samochody spalinowe od 2026, strefę zakazu wjazdów od 2024. Mamy podejrzenie, że również ten projekt będzie do tego służył, żeby zlikwidować samochody w Polsce. Dlatego zgłaszamy wniosek o odrzucenie tego projektu. Dziękuję. Zaraz.